Cześć, siemanko, ja jestem Jarko i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, po długiej przerwie odcinek z Polskiej Straży Pożarnej. Długa przerwa ze względu na to, że dużo rzeczy się szykuje nowych, ale o wszystkim będę was informował. Nowe współprace, nowe działania podjęte, także dużo nowych rzeczy się będzie pojawiać. Idziemy się może przywitać z chłopakami na samym początku. Siemanko, chłopaki. No cześć. Siema, siema. Cześć. Jak tam samopoczucie na dzisiaj? No dobrze. Dobrze. Myślicie, że będzie jakiś wyjazd? No i to nie ma. Wszystko jest możliwe. Może trochę będzie. Nie no, lepiej żeby nie było. Bezpieczeństwo najważniejsze. No właśnie, właśnie. Dobra, idę obczaić, co się dzieje. No i trzeba zacząć służbę. No. Dobra, jak widzieliście przed chwilą, ja już idę. Dobra, tu dyspozytorowi nie będę może przeszkadzał. Idę obczaić sprzęcior. Wszystko. W Nomexie, czy wszystko jest ok? Hełmy. Dobra. Idziemy sobie zobaczyć, słuchajcie. Czy komendant jest? Nie, nie ma komendanta. Kurczę, no szkoda, szkoda, bo miałem sprawę do niego, no ale okej, jak go nie ma, no to trudno, to sobie zadzwonimy telefonem do niego. No i co, czekamy na wyjazd. Uwaga, zmiana, wyjazd zastępu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Pożar domu prywatnego, ulica Dwornickiego 2. Dobra, jak widzieliście, mamy wyjazd. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Bytów 998 401 25 30 oraz 51. Zgłaszam wyjazd alarmowy. Było prawidłowo? Jedziemy, słuchajcie, na jakiś pożar, z tego co wiem. No zobaczymy, jak tam się. Co to się ja tam robi. Weźcie w sobie, załóżcie o obowcie, szykujcie. Nie ma sprawy. Bytów 998 401 25 51 30 na miejscu, zaraz sytuacja. Dobra, rozwijamy się. Linię główną 75 i gaśniczą 52 i rota pierwsza, wchodzicie. Daria 1, tu Super 1 odbiór. Daria 1 zgłasza. Jesteśmy gotowi do wejścia, mamy 300 bar. Przyjąłem. Masz kamerę termowizyjną? Mam. Dobra, to sprawdzaj. No tu się coś dymi. Ale nie ma tu żadnych chyba oznak pożaru. Nie ma. I też czysto? Nie, chyba. Tu jest jakieś zadymienie, ale. No tu nic, nie występuje. Wiesz co? Chyba o to pomieszczenie tam w dół do piwnicy mi to coś wskazuje. No, aha, no. Jest mocne zadymienie. Daria 1, tu stoper 1 odbiór. Daria 1 zgłasza. Na kamerze wykazuje się wysoka temperatura przy wejściu do piwnicy. Prawdopodobnie w piwnicy coś się pali. Schodzimy do piwnicy odbiór. Przyjąłem. Daria 1, tu stoper 1 odbiór. Daria 1. Mamy osobę poszkodowaną, potrzebujemy drugiej roty wsparcia z deską do ewakuacji. Dobra, zrozumiałem. Przesyłam ci tam rotę drugą. Dawaj go, spróbujemy go wziąć. Bardziej do schodów. Na 3. Tylko czekaj, prądownicę odłożę. Raz, dwa, trzy. Dawaj go tu bardziej. Dobra, dobra, kładziemy go tu. Dobra. Weźcie go, przełóżcie na deskę. No, powinniście dać im radę, jak nie, to mówcie, to wam pomożemy. Idziemy dalej szukać. Trzy. Raz, dwa, tu się trzy. Pali się tu. Wynosimy. Dobra, go, wynosimy. Samochód też się pali. Zdarza.
Dobra, tu się jakiś wózek pali. I te kartony tam się palą, czy no, te skrzynki. Jeszcze tu są jakieś powywalonki, nie wiadomo, czy tam jest jakieś zarzewy. Sprawdź tutaj jeszcze, czy coś dobra, się tli. W skrzynie trochę jest jeszcze wysoka temperatura, to polej. I dobra. Z tego warsztatu małego też się tli. Bardziej to z lampy. Dobra, chyba już tyle, bo tu już dymu zbytnio nie ma. No, chyba już można wyjść. Tylko wędrówka. Daria 1, tu stoper 1 odbiór. Daria 1 zgłasza. Działania z naszej strony zakończone. Miejsce sprawdzone. Nic się nie pali, nie tli. Lekkie zadymienie jeszcze w piwnicy. Wychodzimy. Zrozumiałem. Dobra, chyba możemy się zwijać, nie? No. Tak, już możecie zwijać. Dobra. Jak widzicie, już zakończyliśmy akcję. Mitów 998, 401, 25. Zakończenie działań, powrót do koszar. Jak widzicie, zakończyliśmy już akcję. Wracamy w tym momencie na jednostkę. No i co? Zobaczymy, co jeszcze nam tutaj los przyniesie. W każdym razie ta akcja nie była najprostsza. No ale daliśmy radę. Co? Jeszcze raz. No, że długo ty żeśmy przesiedzieli, jak cała noc prawie minęła. No, ale to, wiesz, długotrwałe działania, tam było tyle gaszenia, że szkoda gadać. Bytów 998, 401, 25, 30 oraz 51 w koszarach. Wiem prawidłowo, otwieram bramy. Niech już się nic nie dzieje, bo ja już jestem zmęczony po tym pożarze. Dobra, ja się napiję może wody. Idę do góry, zobaczę. Uwaga, uwaga, wyjazd alarmowo zastępu pierwszego oraz drugiego do zadymienia w mechanecie naprzeciwko KPP Bytów. Powtarzam, wyjazd alarmowo zastępu pierwszego i drugiego zadymienia naprzeciwko KPP Bytów przy mechanecie. Mamy kolejny wyjazd, panowie. Bytów 998, 401, 25, 51. Zgłaszam wyjazd alarmowy. Do czego tym razem jedziemy? Zaś do pożaru? Czy do zadymienia, bo w końcu nie usłyszałem. Jakieś zadymienie chyba ponoć. No to co, mamy butle ubierać? To ubierz się, Odo. Bytów 998, zgłośla 401, 25. Może nie wjeżdżajmy do tyłu. Wasza? Nie wiem, dobra. Słuchaj, jestem na miejscu już z zewnątrz, widać zadymienie. Siły i środki mi wystarczające, jakbyś mógł to podeślij mi to, mi tu coś. Prawidłowo, przysłałem wam zastęp 30 oraz OSP Tuchomie. Przyjąłem. Daria 1, tu stoper 1 odbiór. Daria 1 zgłasza. Jesteśmy gotowi do wejścia, mamy 300 bar. Dobra, zrozumiałem, wchodźcie. Masz kamerę? Wziąłem. To sprawdzaj tu. Dobra, tu nie ma. Okej. A tu? Tu już wysoka jest temperatura, od razu od drzwi, to więc tam uważaj. No dobra, to trzeba to jakoś wyważyć. Dobra, dawaj na raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Chodź. Bytów 998 zgłośla OSP Tuchomie. Zgłasza. Co masz dla nas? Udajcie się zastępem cięsim na mechaneca, zadymienie, brakujące siły środki. Przyjął, zbieram ludzi i wyjeżdżamy. Nic tu chyba nie ma. Może tam dalej, wróg. Przejdź. Bytów 998 zgłośla 409-25. Zgłaszam. Zgłaszam cię. Mamy, mam. Tu jest osoba.
standem. Prawidłowo. Jest przygnieciony, Daria 1, tu stoper 1, odbiór. Daria 1, zgłasza. Mamy osobę bezdomną przygnieciona jakimś metalowym słupem. Nie jesteśmy jej w stanie wyciągnąć. Słupem jest przygnieciona? Tak, chyba tak. To jest jakaś rura metalowa. Ma nogę przygniecioną. Spróbujemy uwolnić ją i spróbujemy w jakiś sposób ją wynieść stąd. Jest, na pewno jest nieprzytomna. Uważajmy, bo tutaj oberwała się rura. Dobra, czekaj. Spróbujmy to przenieść może w jakiś sposób. Albo odsunąć lekko. Dawaj. Spróbujemy. Kurde. Chyba nic. Nie, no musimy to przesunąć. Chyba, że... No nie, nie możemy czekać, no. Musimy sobie jakoś dać radę z tym. Cała siła na 3. To poczekaj, poczekaj. Bytów 9, 49, 25. 3. Dobra, poszło. Dobra, czekaj. Deskę. Deskę, no. Daria 1, tu stoper 1, odbiór. Daria 1, zgłasza. Udało nam się odsunąć tą metalową rurę, jednakże musimy, potrzebujemy deskę do przeniesienia osoby poszkodowanej, odbiór. Dobra, już ci podsyłam ratownika z Tuchomia, żeby tam poszedł ci z deską. Zrozumiałem. Na pewno jest zatruty dymem. No i nie wiadomo, co z tą nogą. Dobra. 30 na miejscu. Przyniosłem deskę. Dawaj, go przekładamy. Raz, dwa, trzy. Dobra, kładziemy na raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Weźmy, może rozłóżmy tu jakieś parawany czy coś. Daria 1, tu stoper 1, odbiór. Daria 1, zgłasza. Osoba poszkodowana została wyniesiona z budynku w tym momencie. Ratownicy udzielają jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, odbiór. Przyjąłem. Dobra, idźmy dalej, to przeszukujmy. Poradzisz sobie tu? A, poradzę, dajcie. Dobra, chodź. Tu się chyba nic nie pali, tylko od czego to zadymienie? Ale ciekawe, od czego? A tu kosz. Kosz, no. Chyba, tu te śmieci. Worki. Pan pali sobie papierosa, to mnie rzucił w te worki. Nie wiem. Odsuńmy się może, bo te rury nie wiadomo, czy nie spadną zaraz zaś. Dobra, spoko. Sprawdź kamerą termowizyjną. Dobra. Ten worek ma wysoką temperaturę. Dobra. Dobra, sprawdzaj ten worek jeszcze. Dobra, idę. Nie, już jest. Okej, okay. Dobra. Daria 1, tu stoper 1, odbiór. Daria 1, zgłasza. Pożar został zlokalizowany, palił się jeden worek na śmieci. To on... wywołał duże zadymienie w budynku. Nasze działania zakończone, wycofujemy się, wychodzimy. Zrozumiałem. Co z nim? No co, no nie żyje. Nie udało się. Kurde. Bytów 998 401 25 51 OSP Tuchomie. Zakończenie działań, powrót do koszar. Jak widzieliście przed chwilą, akcja dosyć ciężka. No niestety z tragicznym skutkiem, bo nie udało się uratować osoby zamieszkującej ten pustostan, osoby bezdomnej. No niestety, ale nie zawsze się udaje. No w tym akurat przypadku
Nie udało się jej uratować. No i co? Wracamy na jednostkę. No i zobaczymy, co dalej. Bytów 998 401 25 30 51 w koszarach. Przejdź głowo. Bytów 998 409 25 w remizie. Dobra, jesteśmy już na koszarach. No i z tego miejsca ja bym wam chciał bardzo podziękować za dotarcie do tego momentu. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, napisać swój pomysł na następny odcinek, na następne akcje. No i co? Jeżeli chcecie dołączyć do naszej ekipy nagrywkowej, link macie w opisie. No i z mojej strony to by było wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Siema!